Ciebankol Dziwka, a z tej strony witam Was w kolejnym odcinku z kariery Janusza Dziuraweręca. Jak to mawia klasyk, idą święta, idą święta, każda buzia uśmiechnięta. Jak widzimy, Lewandowski dostał przedwczesny prezent w postaci złotej piłki. No, może nie jest to Janusz Dziuraweręca, ale tak naprawdę najważniejsze, że Niemiec nie wygrał, tylko Polak, Reodak. No, i to się ceni. Jeśli cieszy Was zdobycie złotej piłki przez lewego, no to zostawcie łapkę w górę. A jeśli Was nie cieszy, to też ją zostawcie, bo dlaczego nie? Kolejne mecze ligowe. Jak widzimy tabela, jak zawsze na naszą korzyść, jesteśmy liderem, jak w życiu, tak i na boisku, cały czas to my rządzimy i my dyktujemy reguły, jesteśmy faworytem i zaczynamy to spotkanie tylko po zwycięstwo. No i o to chodzi o Holoran do środka. Jeszcze tutaj ładnie rozgrywamy tą piłkę rozrzucenie gry na skrzydło może być centra. O Holoran i mamy jeden do 0, No, mówiłem, że po zwycięstwo, no po co innego byśmy rozpoczynali w ogóle spotkanie. Nie po to grasz w Australii, żeby przegrywać spotkanie, no. Wiecie jak to bywa. No? Jesteśmy tutaj po to, by zwyciężać. Nie po to przychodziliśmy do Australii, żeby cokolwiek przegrać. My nie zamierzamy. No ale nasi rywale też nie chcą przegrywać, no optymiści, no chyba znowu z tymi samymi gramy. Ja nie wiem, ciągle to Wonders, że im się chce, że oni mają cały czas okazję. No ten Baum, Johannio, no, jak ja go nie lubię, nie wiem za co, ale go nie lubię i nad poprzeczką strzał. no tutaj widzimy, ta, to jest ten wredny człowiek, który w pierwszym meczu strzelił nam bramkę, jak on tak mógł w tej magicznej 69 minucie. No, a nasz zespół uznaje, że 1 do 0 to wystarczające wyniki, niech sobie rywale atakują. No, ja nie wiem, znowu się w pacyfistów bawią. Zobaczmy, to się może dla nas bardzo źle skończyć. Kamu w polu karnym. jeszcze odegrał Janusz jedną ręką z dziecinną łatwością do broni. No, to jest właśnie specjalista na swojej pozycji. Za to cenimy Janusza, ale nasi rywale nie chcą się poddać cały czas. Atakują! No, i bramkę zdobywają. Nie wiem, Lewandowski dostaje przedwczesny prezent, a nam nie mogą kurczę, nawet czystego konta dać. Ja nie wiem, życie jest niesprawiedliwe. Lewandowski pławi się w luksusie, a Janusz ma tysiąc na koncie i ma się cieszyć. No nie wiem, jakby na budowę chodził. Co to ma być, co to za życie jest naprawdę niesprawiedliwe? Niech nam ktoś da wreszcie złotą piłkę. No i kontra, no, taka prawie. No. Cieć, a móc to jednak za dużo, no. Jak widzimy, naszy, nasi, nasz zespół miał fajną akcję rozpoczynać, gdzie cały czas sklepią, ja nie wiem. Się w Barcelonę bawią, w jakiś Manchester City, no. Co najwyżej taki trochę zbiedniały, ale kakeres. Na dwa do jednego. No jednak się opłacało, no. My tutaj chcemy szyb, wszystko szybko, a jednak nasz zespół uznał, że na spokojnie będą sobie konstruować tą akcję i cały czas będą to robić, aż zdobędą bramkę. No i nareszcie się udało! Manchester City dla ubogich dwa! Wonders jakieś tam jeden, no i to się po prostu ceni. No i czas na kolejny atak. Dlatego, no że nie naszych rywali, weźcie im, zabierzcie piłkę, zróbcie jakąś akcję i wygrajmy 3 do 1. No. Wtedy może nasz trener powie, że to spokojny wynik zobaczmy Janusz. Ależ Full Control! Oj, panie sędzio, czerwona, brutalny atak na nogi! On chciał tutaj połamać naszego gwiazdora. Ja nie wiem, dla takich ludzi nie ma miejsca w futbolu. Jak można tak atakować Janusza? Powinni Powinniście za to skwikselować w fucie czy cokolwiek. Jak tak możesz? Czy ty serca, chłopie, nie masz? No i koniec tego spotkania, widzieliście ten brutalny faul na Januszu, ja nie wiem, rzucił się jakiś mały pod nogi, nie wiem, zaplątał się i jeszcze chciał Janusza połamać, ja nie wiem, zaplątał mu się w te nogi, bo taki mały, że Janusz go w ogóle nie mógł zauważyć, ale małe to i wredne, no cały czas tam się palętało pod nogami i przewracało, podgryzało Janusza, tak to jest, w Suareza się pewnie bawił, ja nie wiem ile śladów ma Janusz, ale wszystkie niemiłe i nie wiadomo czy to z korków czy z zębów. I tutaj widzimy bramkę jedyną, którą stracił Janusz, ale powtórki interwencji to już nie dadzą, co pewnie sąsiad składał ten materiał, ta Pewnie tak, no pewnie on ustalał te powtórki. Jak tak można, no? Ładnych interwencji to nie da, ale stracone bramki to pierwszy, no i się cieszy przed telewizorem. Ale Janusz i tak ma od ciebie więcej. No i dobra, przechodzimy dalej. No i jak widzimy, jesteśmy nadal liderem, ależ zaskoczenie, no kto by się tego spodziewał. I na tej pozycji zostaniemy do samego końca. Zbliżają się święta, Janusz też ma, wiecie, czas takich rozmyślań. No niestety nie będzie u niego syto zastawionego stołu, no bo niestety, wiecie jak to jest. Nie ma bogactwa teraz. Jest marna wypłata, a tu tylko zobaczycie jaka to jest jeszcze zło. No zobaczcie, Janusz ma swoje piękne spodenki, scho ładnie schowaną koszulkę, obcisły strój. A ci w Australii mu nie chcą tak pozwolić grać. Ja nie wiem, oni wszystkiego tutaj zakazują. Za niedługo zakażą rozsądnego myślenia. Jak można nie dać Januszowi występować w jego naturalnym stroju? Jemu jest zimno, a ci mu każą grać w takich strojach? Ja nie wiem, to że im jest ciepło, to nie znaczy, że wszystkim jest ciepło. No, nie, no naprawdę, ci ludzie nie mają serca. Widzicie, są ustawione długie spodnie, a Janusz i tak musi grać w krótkich. To jest po prostu dyskryminacja. Musimy do jakiegoś Timmermansa czy innego napisać. Co z tego, że to Europa? I tak nam muszą pomóc. No a poza tym wreszcie, Janusz. W tym kraju, gdzie każde zwierzę chcecie praktycznie zabić, od kangurka ko do jakichś jadowitych węży odkrył zwierzę, które jest w miarę do niego podobne, no wiecie. Może nie identyczne, no bo to jest jednak tylko taki Miszkoala, no wiecie. Tamten tylko śpi i je, a Janusz tylko śpi i pije. Więc są bardzo podobni, no. Bratnie dusze. Odnajdą się nawet na drugim końcu tego świata. Zobaczyłby chętnie też diabła tasmańskiego, no ale gdzie on tam ma polecieć za te pieniądze, no? Za te pieniądze tą on w sobie sensie co najwyżej łódkę łyd, może zbudować i przepłynąć. Wpław ten ocean, czy gdzie to jest. No, nieważne, gramy mecz, bo aż bieda piszczy w portfelu. No i wznawiamy grę od autu, o to chodzi. To się ceni, znów będziemy atakować mocna centra na pole karne i nie ma jeden do zerano. Metalowy pręd jest dzisiaj przeciwko nam, ja nie wiem, za mało mu zapłaciliśmy? Z tej pensji chyba tak. I znowu atakujemy, znowu frontalny atak. Centra na pole karne i nie ma! Znowu ten i co? Ja nie wiem, my cały czas gramy chyba z tym samym zespołem. Ja nie wiem, tych wszystkich bramkarzy zaczynam znać. I to jest problem. Myśmy tu nikogo nie powinni kojarzyć, a zaczynamy kojarzyć wszystkich, no. Nisko upadliśmy. No i mamy rzut rożny, no były słynne derby. Gminy Żabno, teraz mamy derby McDonalda, bo sponsoruje oba zespoły, no ale... I co niestety dzisiaj wszystko broni, chyba ukradł napój Januszowi. No i znowu atakujemy, ale tracimy jeszcze piłkę. No nie, no jeszcze niech tam strzelą, co? Cały mecz ciśniemy ich. Nie są w stanie wyjść z własnej połowy, a teraz nagle się obudzili. Mają okazję, ale Janusz odbija piłkę przed siebie, bo tak nie szanuje rwali, że się ich nawet nie obawia. Jeszcze odgrywa, to jest prawdziwy rozgrywający. Galloway, no chcą nam pokazać, że są lepsi, no ale my im na to nie pozwolimy. Zobaczcie, co oni próbują tutaj zrobić. Próbują nas zaatakować, poddanie przed pole karne, jeszcze z grani Kalmana. Może być centra na pole karne, Janusz musi być czujny, jak strażnik, o, ależ tu pięknie broni, jeszcze może być dobitka. Czy będzie gol na szczęście, nie kolejny kapitalny blok? No i to jest prawdziwa gra zespołowa. I wznawiamy od bramki, oczywiście. Zobaczmy, czy nasi rywale jeszcze zdobędą bramkę w tym spotkaniu. Starają się to zrobić, ale na razie tylko na chęciach się kończy. Janusz jest jak zapora, nie do sforsowania, cudowny strzał. Ale Janusz kontrolował tą piłkę, zastraszał ją swoim wzrokiem i sprawił, że przeleciała tuż obok bramki. Na razie w naszych derbach 0 do 0. No i kończy się to spotkanie niestety wynikiem remisowym. Derby gminy McDonald nie przyniosły tutaj rozstrzygnięcia. Szkoda, 0 do 0, no McDonald's sponsoruje oba kluby, więc żaden nie może wygrać. Tak to się kończy. No. Uważajcie, jak wybieracie sponsorów. I tutaj oczywiście przechodzimy dalej. Widzimy tyle samocennych strzałów, tyle samo zdobytych bramek, ten sam sponsor. Przypadek? Nie sądzę. I tutaj widzimy Kakerę z piłkarzem meczu. I co, też bronił dobrze, Janusz też bronił dobrze. I przechodzimy dalej. No, no i jesteśmy po drugim spotkaniu. Kolejny raz bez zwycięstwa, kolejny remis, kolejny raz z tą samą drużyną. Ja nie wiem no. Co się dzieje na tym świecie? My tutaj powinniśmy mieć same zwycięstwa, a my remisujemy, wy to rozumiecie, tracimy punkty. I w następnym materiale czeka nas mecz Spurs Glory. I do tego z Wellington Phoenix. Ja nie wiem, jak można w drugi dzień świąt grać. No, to jest po prostu zniewaga. Jak można kazać Januszowi odchodzić od suty? Sut? No dobra, nie oszukujmy się, nie będzie dużo rzeczy na stole, co najwyżej kilka piw, bo na więcej nas nie stać, ale będzie 12 rodzajów piw, żeby tradycji stało się zadość. A w tym materiale to by było na tyle. Ja już wam bardzo dziękuję za ten odcinek. I oczywiście zapraszam was na następny. I oby wasz stół wigilijny był bardziej obfity niż Janusza. Trzymajcie się!